Ekspert, nie powinniśmy się bać szczepionek. Szczepionki mRNA przeciw SARS-CoV-2, opracowane przez koncerny Pfizer i Moderna, wykorzystują nowoczesną technologię i nie powinniśmy się ich bać, mówił doktor habilitowany Piotr Rzymski z UM w Poznaniu. Ważne, by wiedzę o nich przekazywać w sposób dostępny, dodał. Nauka zajmuje się identyfikowaniem problemów i poszukiwaniem skutecznych rozwiązań. Dopuszczenie do użytku pierwszej szczepionki przeciw SARS-CoV-2, na razie na terenie Wielkiej Brytanii i Bahrajnu, jest jaskrawym tego przykładem. Z nauką jest jednak tak, że czasem pewne zagadnienia nie są w odpowiedni sposób komunikowane. Jeżeli przyjrzymy się wynikom badań szczepionek opracowanych przez koncerny Pfizer czy Moderna, a jednocześnie rozumiemy, jaki jest mechanizm działania tych preparatów, czyli szczepionek wykorzystujących technologię RNA, to nie powinniśmy się ich bać, mówił ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu doktor habilitowany Piotr Rzymski. Jednocześnie wiemy też, że te zagadnienia stricte naukowe są trudno dostępne dla ogółu społeczeństwa, dlatego tak ważne jest komunikowanie pewnych kwestii w sposób merytoryczny, ale jednocześnie dostępny dla każdego. Myślę, że szczególnie teraz jest to niezwykle potrzebne. Szczepionki mRNA wykorzystują nowoczesną technologię, a często właśnie to, co nowe, nieznane, budzi w nas niepokój, to jest powszechne zjawisko, dodał. Ekspert podkreślał, że przekazywanie naukowych informacji o szczepionkach przeciw SARS-CoV-2 w sposób merytoryczny, ale przystępny, z jednej strony może pomóc ograniczyć fake newsy, a z drugiej odpowiedzieć na wątpliwości osobom, które obawiają się lub wręcz negują konieczność szczepień. Społeczeństwo powinno zrozumieć, na czym ta nowość, ta technologia szczepionek polega, wskazał. Szczepionki RNA mogą modyfikować ludzkie DNA? Rzymski tłumaczył, że innowacja technologii w postaci mRNA w produkcji szczepionek jest m.in. właśnie tym, co spowodowało, że prace nad nią mogły rozpocząć się niemal natychmiast po wybuchu pandemii i przebiegać szybko. Technologie szczepionek RNA rozwijano od 3 dekad. Ich produkcja nie wymaga pracy z czynnikiem zakaźnym, czyli z samym wirusem. Wystarczy tylko dostęp do informacji o jego materiale genetycznym, o sekwencji kwasów azotowych jego genomu. Jeśli zrozumiemy, jakie sekwencje kodują jakie białka i wiemy, które z tych białek będzie najważniejszym antygenem, wtedy wytwarza się odpowiedni odcinek tego matrycowego RNA. Odcinek ten po wprowadzeniu do komórki, przy wykorzystaniu jej maszynerii molekularnej, ma wytworzyć właśnie to białko koronawirusowe, które jest antygenem i wobec którego wywoływana jest odpowiedź immunologiczna. Warto też dodać, że nieprawdą jest, że szczepionki RNA mogą modyfikować ludzkie DNA, bo one takich właściwości po prostu nie posiadają, zaznaczył. W związku z tym wyprodukowanie samego preparatu to jest w gruncie rzeczy sprawa niezwykle łatwa, jeśli chodzi o syntezę samego takiego odcinka mRNA. Pokazała to na przykład amerykańska Moderna, która pierwszą partię szczepionki, wykorzystującą właśnie technologię mRNA, była w stanie wyprodukować już 7 lutego. To wszystko spowodowało, że szczepionki oparte na RNA bardzo szybko mogły wejść do kolejnych faz badań, mówił. Wyniki w tempie ekspresowym Rzymski zaznaczył również, że w tym procesie niewątpliwie pomogły też same instytucje, które zajmują się oceną wyników poszczególnych części badań klinicznych. Powołane w tym celu zespoły oceniały wnioski o przeprowadzenie badań i otrzymywano wyniki w tempie ekspresowym, ale zarazem opierając się na tych samych wytycznych co zawsze, dodał. Ostateczne wyniki końcowej fazy badań szczepionki Pfizera, przygotowywanej z firmą BioNTech, o których koncern poinformował pod koniec listopada, wykazały 95% skuteczności. Amerykańska firma Moderna skuteczność swojego preparatu wskazała na poziomie 94,5%.